Przed wami Błażej Krajewski. Wielkie brawa. Siema Lublin. Zróbcie hałas. Siemano. Lewa strona krzyczy stand. Prawa up. Środek krzyczy yo yo MC motherfucker. Siema, witajcie Lublin. Słuchajcie, muszę wam się przyznać, że jestem dzisiaj trochę zmęczony, bo miałem dzisiaj wolne. I byłem w Ikei. No tak, to jest to bocio meble takie większe, wiecie. Nie macie Ikea w Lublinie. Tak, i ludzie mnie zaczepiali w Ikei i na początku to było spoko, bo ja myślałem, że mnie rozpoznają i to dlatego mnie zaczepiają, ale to nie tak. Ja po prostu ubrałem żółtą koszulkę do Ikei. I nie polecam tego, bo myśleli, że jestem pracownikiem i jeszcze na początku to było zabawne, bo tam jakaś pani podchodzi i się pyta, przepraszam, pan tu pracuje? Ja mówię, nie, jestem reprezentantem Brazylii w piłkę nożną, wie pan? I tam uciekłem, nie? Ale później to było męczące i byłem trochę niemiły i ktoś tam podchodzi i się pyta, tam, przepraszam, pomoże mi pan wnieść tę pufę? Ja spojrzałem na jego żonę i mówię, nie, nie damy rady, stary, jest za ciężka. Chyba, że kolega wózkiem widłowym podjedzie, co? Albo inny typ się pyta, przepraszam, gdzie są panele? To wkurzone jak Bogusław Linda odpowiedziałem, o, no kurwa na suficie. I później sobie jadłem tego hot doga za złotówkę w Ikei, jem sobie przy tym barze i jakiś koleś w białej koszuli do mnie podchodzi i mówi, ty jeszcze przerwy nie masz. Ja tak, o kurwa. A skąd wiesz? On mówi, tu nikt nie ma przerwy. Zapraszam na magazyn. A ja mówię, człowieku, to jest pomyłka, ja ubrałem żółtą koszulkę, ja tu nie pracuję. On mówi, każdy tak mówi. Zapierdalaj na magazyn. Ja poszedłem na ten magazyn, nie? Ja mówię, co ja tu robię, nie? Jakieś imbusy, biurko mi dali do składania. Ja mówię, człowieku, ja tu nie pracuję, naprawdę, wypuść mnie stąd, nie? On mówi, nie, jeszcze 6 godzin. Ja mówię, ja pierdolę, i nie chciał mnie wypuścić, nie? Musiałem wziąć urlop na żądanie, żeby mnie wypuścili, macie? Masakra. Ale często mam takie dziwne sytuacje, bo nie wiem, też komuś z was się może tak zdarzyło, że był u fryzjera i zaraz po strzyżeniu fryzjerka się pyta, czy nie za krótko? Jakby to pytanie mogło cokolwiek zmienić, nie? Tak, wie pani co? Trochę za krótko, no. Wróćmy do tego, co było przed chwilą, dobra? Wolał jakieś afro albo coś takiego, nie? Ale tak, ale też zastanawiają mnie takie zwroty językowe, których nie kumam, bo byłem niedawno w restauracji i taka pani kelnerka tak czyściła, pucowała szklaneczkę tak ładnie, ten, już jak wypucowała i tak mówi na końcu, no, teraz się świeci jak psu jajca. I sobie tak myślę, chwila, nie? Przecież psie jaja nie świecą, nie? Wiecie, świeci słońce, latarnie, to jest jakaś energia, nie? A psie jaja są wylizane. One się mienią, nie? W sensie, ja nigdy nie widziałem, żeby ktoś po ciemku najebany szukał kluczy i tak wziął psa i tak Bobby, kurwa, gdzie te klucze, kurwa, tak Bobby. Albo górnicy z jamnikami tam gdzieś pod ziemię. Naprawdę. Moja kuzynka ma męża policjanta i mówi, Błażej, tam nic nie świeci. Naprawdę, przyglądałem się. Naprawdę. Albo też zastanawia mnie zwrot, taki często wkurzony Polak go używa, jak tam, raz słyszałem, jak taki budowlaniec wkurzony tak mówi, a tam pierdolę, nie idę dzisiaj do roboty, bo kurwica mnie weźmie. Kurwica mnie bierze, nie? Przecież to nie znaczy, że przyjdzie zaraz jakaś stara kurwa i cię zabierze, nie? Ona ma inne rzeczy do roboty, nie? Że wiesz, że wiążesz buta, tam ci nie wychodzi, bo tam nie ma rzepów, już się wkurwiasz, już tak emocje, tak jeszcze złościsz i jakiś Alfons się pojawia taki, tak. Ty, Angela, weź go, dobra? Bo, nie umie butów zawiązać, nie? Ale tu cieplutko w ogóle, czerwiec na nagranie to dobry czas, nie? Tak, ale też kurwica mnie ostatnio wzięła, bo jestem od kilku dni w trasie i moja ukochana przyjechała mnie odwiedzić, nie wiem po co. I ja nie wiem po co ona przyjechała, bo tak tam, że się stęskniła, ciągle SMS-y, te głupie emotki wysyłała, a przyjechała i jest cały czas zła na mnie. Wiecznie obrażona o wszystko. Nie? Niedawno się na mnie obraziła, że w śmingusa dyngusa oblałem ją wodą.
Mówię, kotek, nie wiedziałem, że w czajniku jest wrzątek, nie? Nie róbmy z tego sprawy, nie? Ale obraża się od razu i siedzi do mnie tyłem w ogóle, siada na fotelu tyłem i ja do niej gadam i ja się czuję jak w tym programie Voice of Poland, wiecie? Ja muszę przekonywać do siebie jak w tym programie, a to mówię, ty kotek, sorry, tam zrobię ci herbatę, nie? I ona tak, nie. Ty zrobię ci masażyk, pół godziny. Nie. Zabiorę cię na zakupy do Zary. I mnie ocenia, jak w tym programie, mówi, no na początku były nieczystości, ale ja czułam, że jest potencjał, ja czułam, że Zara pierdolnie. Czułam. Tak. Ale w sumie ja się cieszę, że jestem w stałym związku, bo ja tak nie miałem za dużo w swoim życiu takich przelotnych znajomości, ale ja je źle wspominam, szczerze powiedziawszy. Ja pamiętam, kiedyś wziąłem dziewczynę na chatę, tam wieczorem, wiadomo, jakaś kawa, Ringo, tam wiecie, tamten, w karty gramy. Jest fajnie. No dobra, klaliśmy wódę po prostu. I budzę się rano i tak patrzę na jej twarz i mówię, kurwa, kim ty jesteś, nie? Ja nie z tobą zasypiałem, co ci się ser rozpuścił na twarzy, o co tu chodzi, nie? O co tu biega, nie? I taki pijany ściągałem te zaschnięte warstwy makijażu, nie? I się czułem jak w tej scenie ze Scooby-Doo, wiecie, co ściągali maski, nie? Nawet mój pies do mnie mówi, no, nie chlej wody! No, bez kitu Scooby, no. Tak. Mam takie głupie pomysły, przez co moi rodzice myślą, że biorę narkotyki. Zawsze tak myśleli. Zawsze myśleli, że palę marihuanę, bo ja jak byłem młodszy, byłem taki gamoniowaty trochę, wiecie, ja tak wszystko upuściłem z rąk, tam wazon z kwiatem niosłem, to zawsze wylałem. Buty późno się nauczyłem wiązać, naprawdę. Ja tylko tam, mama na rzepy mi kup. Mama na rzepy chce, mama. Na rzepy. To ona mówi, kurwa, masz 17 lat, ogarnij się do chuja. I pamiętam, że kiedyś właśnie wszedłem do chaty i mój ojciec oglądał jakiś program o narkotykach, chyba tam Sprawa dla reportera, z tą, co ta nogi ma wygięte, ta Jaworowicz, jakby tam sama piguły brała. Jakby ją łomem bili tam, gdzie kurwa, do Polsatu chcesz iść, zapomnij, Kurski ci nie pozwoli. I ten, i leci coś o narkotykach, ja wchodzę do pokoju, mój stary mówi, o, Wilku, mowa, chodź Błażej, chodź. Słuchaj Błażej, bo ja obejrzałem program, już mam merytoryczną wiedzę. Znam się trochę na temacie. Wiecie, zaczął gadać jak Tajniak w gaciach i laczkach Kubota, nie? To takie się zbija trochę, nie? I mówi do mnie, słuchaj Błażej, bo ja tam obejrzałem, to powiedz mi tak z ciekawości, ile teraz na osiedlu kosztuje, wiesz, nie? Lówka fifki. Tata jest albo lówka, albo fifka, nie? I to nie jest narkotyk. I on mówi, tak, a skąd to wiesz, ćpasz? Ja mówię, nie, ty powiedziałeś błędnie po prostu, tak jakbyś spytał, ile kosztuje miseczka wiadra. On mówi, aha, czyli palicie to z wiadra, tak? Mówili w programie. A ja mówię, nie, to jest błąd językowy, tak jakbyś spytał, ile kosztuje pieczywo chlebka. Mówi, co ty pierdolisz, synu, od tych narkotyków? Już się pomieszało w głowie, tak? Jesteś uzależniony od lówki fifki, tak? Jeszcze te podpalacze bierzesz, masz szlaba na komputer. A ja miałem 25 lat wtedy, nie? To mu stanowczo mówię, tata, tylko nie na kompa, no co ty, nie? Dogadamy się jakoś, nie? Mówi, ty ćpunie uzależniony, jesteś uzależniony od podpalaczy, lówki, fifki. I słuchajcie, ja musiałem się przyznać do tego, że biorę lówkę fifki, kumacie, jakie to było poniżające? Naprawdę. Bo mój stary jest taki oldschoolowy, on mówi lówka fifki i na przykład on nigdy nie powie seksualna pozycja 6-9. Nie. Mój stary mówi spanie w nogach. On by mnie przyłapał z dziewczyną, to by do niej powiedział, co ty robisz głupia, co ty jaja mu wąchasz, naprawdę, ty drugie łóżko mamy, chodź ci pościelę, ty Marzena, głupia jak on, jaja mu wącha, co się dzieje, jak pies. Ale ta historia z tą lówką fifki mi się przypomniała, jak właśnie kiedyś w jakimś tam liceum były rekolekcje, czyli wiadomo, czas na chlanie. I właśnie mieliśmy chatę wolną i tam kumpel przyniósł jakieś zioło, ale to było takie nakrapiane kwasem.
nie wiem, nie znam się na narkotykach, ale tak, to było nakrapiane kwasem. I wzięliśmy po małym buchu, nie? I wam powiem tak, wow, mówię, jak zajebiście, jak mi to światło mnie przytula, wiesz, wow, jakie te fotony fajne, kurwa. I jakiś kumpel przyszedł i mówi tak, ty Błażej, internetu nie ma. Ja tak mówię, kurwa, całego ty? I on mówi, ty weź to ogarnij, nie? Ja mówię, dobra, ty zadzwonię do TPS-a, nie? I wziąłem telefon stacjonarny z kablem i tam dzwonię i mówię, dzień dobry, internetu nie ma, nie? I pani mówi, spokojnie, jakiego typu pan ma wtyczkę do telefonu? Ja mówię, już pani mówię. Cik. Tak, zwykła wtyczka, takie trzy bolce. Halo? Halo? Jeszcze mówię do ziomka, ty, rozłączyła się. Przerosło ją moje pytanie. I dzwonię jeszcze raz i tam znowu ja mówię, tam proszę mnie połączyć z kimś bardziej kompetentnym, bo pani nie ogarnia. I ona mówi, nie, jakiego typu jest wtyczka do telefonu? Ja mówię, no już pani mówiłem. Cik. Tak, takie trzy bolce. Halo? Halo? I nagle do mnie dotarło, że ona wiedziała, że jaraliśmy się. I tak profilaktycznie kazałem wszystkim wypierdalać z chaty, wynochać puny tam na trzepaki, nie znam was, wynocha stąd. I kumpel mówi, ty odjebało ci, ty masz paranoję. Ja mówię, nie paranoję, tylko TPSA za chwilę przyjedzie, wypierdalać. Ja mówię, aha, jak TPSA to luz, nie? I do jednego ziomka mówię, ty weź spłucz to zioło do kibla, nie? On mówi, dobra, nie? I tam spłukuje w tym kiblu. I mój stary wrócił do chaty później. On tak mówi, ty Błażej, co ty masz takie czerwone oczy, nie? Ja mówię, no, że tam dziewczyna mnie rzuciła, tam płakałem trochę. Rzuciła mnie akurat, jak dmuchałem węgiel na ognisku, bo sobie zrobiliśmy ognisko po basenie. I ten, takie tam. I on mówi, tak? A co robi ta niespukana lufka fiwki w kiblu? Ja mówię, a to tatuś do wodociągów musi dzwonić, pewnie tam od nich wybiło, nie? Mówi, Błażej, jesteś uzależniony od lówki fiwki, przerabiamy znowu ten sam temat. Marek Kotański z Monaru się w grobie przewraca. Masz szlaban na komputer, jesteś niereformowalny, nie ma na ciebie szans, jesteś skreślony już. Ja tak mówię, na komputer? A, chuj tam. I tak nie ma internetu, nie? Co lać to? Ale ostatnio byłem odwiedzić mojego ojca i tak siedziałem z nim przy stole i tak sobie myślę, kurde, ten człowiek mi kiedyś wycierał dupę, nie? Wiecie, on robił robotę. Ja bym zły na niego zawsze tam pyskowałem, jak byłem młody. A on naprawdę się starał, wiecie, odpierdalał robotę, nie? I ja trochę boję się mieć dzieci właśnie i ja się nie boję wycierania tyłka, tylko ja nie wiem, do kiedy się wyciera tyłek, bo wiecie, dzieci szybko rosną, nie? Ja boję się, że przeoczę ten ostatni dzień, kiedy już nie powinienem wycierać dupy, nie? Że wiecie, że on zrobi kubkę, nie? Ja tam wszystko podbiegnę, tam wytrę mu, tym tam talkiem zrobię, tam uklepię, założę mu spodnie i on wstanie i powie, dzięki ojcze. Dzięki za tę nieprzyjemną usługę, no. Ale kloca zajebałem, co? No, mogłem nie pić wczoraj bez kitu, no. Ty, ja lecę, bo twoje wnuki czekają na mnie w aucie, wiesz? No spadam, nie? Naprawdę, trochę się boję tego. A dzięki. Ser mi się na twarzy rozpuścił. Ta moja ukochana chce mieć dzieci ze mną. Mówię, ja pierdolę. Coś. I w ogóle w kawalerce, wiecie, ja mieszkam w kawalerce, ona chce mieć w kawalerce dzieci. Tam jest dla nas mało miejsca w ogóle, wiecie. I ciężko się mieszka w kawalerce. Mieszka ktoś może z was? Tak. Tak? Z kim pani mieszka? Okej. Okay. Dobra. Wpadnę później. Ten. Nie, bo ciężko się mieszka z drugą połówką, bo ciężko się pokłócić w kawalerce, bo później nie ma dokąd pójść po prostu, bo jest kurwa jedno pomieszczenie tylko, nie? U nas zawsze kłótnie wyglądają niezręcznie, nie? Że ja zaczynam się wkurzać, już emocje sięgają zenitu, taki wkurzony, mówię tak, tak ci ze mną źle, tak? Nie jestem taki jak twój były? To wypierdalam! Idę do aneksu kuchennego, kurwa. Stoję 1,5 metra od niej. Czasami otwieram lodówkę, żeby mnie nie widziała, nie? Ona mówi, ty nogi ci widać, ty kurwiu, nie? To zamrażalnik, marzę. Albo za ladą aneksu kuchennego udaję, że mam tam tajemne przejście takie. Mówię, ta, wypierdalam, sama tego chciałaś. Mam tu dziwki i koks, kurwa. Tak. I ona chce mieć te dzieci, kurde. Ja się zgodziłem na te dzieci, bo tam się najebałem i tam...
Ja nie umiem odmawiać ogólnie też, wiecie. Ja kiedyś przez przypadek złapałem typa za rękę w tłumie i spędziliśmy najdziwniejsze 8 miesięcy w moim życiu. Naprawdę nie umiem odmawiać. I w ogóle też już jak planuje się te dzieci, to ten seks już nie jest taki fajny jak kiedyś, wiecie. Bo tak już to wszystko takie wypłowiałe jest. Bo kiedyś to było grubo, tak ostro, tak wiecie, tak... W stroju Borata tak przychodziłem. Wiecie, tam, tam takie, włóż mi trzy palce. Dobra, ale ty mi też, Błażej, później. Wiecie, wiecie, o czym mówię. W sensie, kiedyś było grubo. A teraz tak bym harcerza przytulał. I tak oficjalnie się zrobiło teraz. Ja muszę się dobrze odżywiać, wiecie. Muszę się ubierać w swetry, jak jakiś taki informatyk łażę po prostu. Ona mnie sprawdza na każdym kroku. Jak do niej idę, to się czuję, jakbym, kurwa, do urzędu skarbowego szedł po prostu. Wiecie, ubieram białą koszulę, tam to fifi, tam pukam do niej, tam... Dzień dobry. Ja bym chciał poruchać, mam tutaj... mam wniosek, opinię biegłego, wszystko mam. Tak? I ona brzmi jak robot, mówi, witaj. Spożywałeś alkohol, paliłeś tytoń? Ja mówię, nie, nic z tych rzeczy. Ona, świetnie. W takim razie sperma będzie dobrej jakości. Ja tak mówię, no to mnie podjarałaś, nie? Teraz, nie? I ona, to ściągnij bieliznę wierzchnią, ja będę stymulowała twoje genitalia, a ty wprowadzisz ejakulat do mojej waginy. Ja mówię, co to kurwa jest ejakulat, nie? Ja byłem słaby z fizyki, ale... Ale ona się uparła na ten ejakulat, mnie czasami goni wokół aneksu, mówi, ty dawaj ejakulat. Ja mówię, ta akurat, kurwa, nie? I raz spierdoliłem na klatkę schodową i ona krzyczy, on ma mój ejakulat! I sąsiedzi myśleli, że ja coś zajebałem z domu, nie? Zadzwonili na psy, przyjechał dzielnicowy i się pyta, czy pan ma jej ejakulat? Ja mówię, to jest mój ejakulat, nie? No tak? Kozaczysz, tak? A gdzie masz ten ejakulat? Ja mówię, w sobie, a gdzie mam mieć? W ogrodzie zakopałem? No w sobie mam, nie? Tak? W sobie, tak? Czyli co, połknąłeś ejakulat? Powiedziałem, że nie połykam. Nie miałem lepszej odpowiedzi po prostu. Ale tak chcieliśmy ożywić nasze życie erotyczne trochę i poszliśmy do wypożyczalni strojów. W ogóle w Bydgoszczy jest 7 wypożyczalni, ja nie wiem jak oni prosperują. I poszliśmy akurat jak był karnawał i już takie pustki były w tym sklepie. I był strój Batmana i Robina. No i tak mówię, chuj, bierzemy to. Ja byłem Batmanem, nie? I w ogóle za duży był ten strój, jak worek na śmieci taki, po prostu kurwa, jak pająk wyglądałem bardziej. Ona w tym stroju Robina, dramat po prostu, to zabójca erekcji taki, że te zielone gacie za duże, tak kurwa dyndają, ta opaska taka ze szmaty. I mówi do mnie, no to teraz zerżnij mnie jak Batman. Ja nie wiem jak Batman rżnie, wiecie. Tego nie było na filmach i tym bardziej nie wiem, czy on rżnął Robina, nie? Ale no dobra, załóżmy, że tak, nie? I improwizowałem i przez to wymyśliłem pozycję na Batmana. To polega na tym, że najlepiej jak ty jesteś Batmanem, na dole jest Robin. I tak jedziesz tego Robina, nie? Jedziesz tak jak lubi, tam nie wiem, może udaje. Nie obchodzi mnie to. Jedziesz go tak, jedziesz i przyspieszasz. I już prawie jak dochodzisz, to skaczesz na parapet i mówisz, co wiesz o komisarzu Gordonie? Joker jest znowu w mieście. I ona tak, co? Ty gówno, i rzucasz jej nietoperza na twarz i uciekasz przez balkon. Co ty tam, Josh Japę? Robin? Dobra. W przerwach od tego, tych seksów. Co tu się włączyło?
A klima, dobra, niech chodzi. Tak. I właśnie tak w przerwach między tymi dziećmi, to z moją ukochaną dużo telewizji oglądamy. Nie mamy za dużo wspólnych zainteresowań, to nakurwiamy Polsat. I ja uwielbiam dzieło kinematografii Polsatu, Trudne sprawy. To nie jest zbyt mądry program, nie wiem, czy wiecie. Ja się kapnąłem po 60 odcinku, że coś ściemniają. Ale podoba mi się narracja tego programu, bo tam od samego początku wiadomo, jaki jest problem. Wszyscy powtarzają w kółko ten problem i ja nadążam za tym. To powtarzanie już zaczyna lektor, nie? Że on tak tam mówi tam, Andrzej okazał się alkoholikiem. Żona postanowiła wyrzucić go z domu. I nagle jest żona, Andrzej, jesteś alkoholikiem, wypierdalaj z domu. I tam córka, o nie, mój tata jest alkoholikiem, mamo, wyrzuć go z domu, nie? I tam nawet pies szczeka, tam ruf, ruf, ruf. I są napisy, on jest alkoholikiem, wypierdala z domu. Później jest wywiad z sąsiadami, oni tak stoją przy płocie i tak, no lubił wypić, no lubił, ale... Ale czy jest alkoholikiem, to nie wiem, nie wiem. Ale jak jest, to ja bym go wyrzucił z domu tam, kurwa, nie? I na końcu siedzi ten biedny Andrzej taki, ja nic nie rozumiem. Wszyscy twierdzili, że ja jestem alkoholikiem. Mam nadzieję, że żona nie wypierdoli mnie z domu. Trudne sprawy. To jest dobry program, dobry, polecam. Tak samo lubię Trudne sprawy, które rozwiązuje detektyw Rutkowski. Ja cenię to, on łapie tych bandziorów, spoko. Trochę dziwnie się ubiera ten Rutkowski, taki wiecie, wiosna, lato, pepko, taki kurwa katalog. I mnie zastanawia, co on ma na głowie ten Rutkowski, nie? Bo to jest, kurwa, on ma kwadrat na bani, nie? To, ja nie wiem, czy detektyw jak się skrada i ten cień stawia, to tak, wiesz, ludzie nie myślą, o, blok idzie, nie? Wiecie, po prostu, no kurwa, nie, Rutkowski, spierdalamy. Kwadrat jakiś się przesuwa, nie? On, gdzie on chodzi do fryzjera z sufmiarką? Tam, poproszę 20 na 30, tam, kurwa, przecież... Jestem tolerancyjny, bo jak byłem mały, mama obcinała mnie na garnek. A go kurwa na co? Na Prodisz, nie? Co on ma na głowie? Strasznie. On wygląda jak taki przećpany heroiną Johnny Bravo, nie? Naprawdę. Tą klatę ma na wierzchu, te włosy taki już, ten taki stary Johnny Bravo. Jestem ciekaw, czy jak był młodszy, może brzmiał jak Johnny Bravo? Że przychodził na miejsce zbrodni i tak... Krew na ścianie. Ściana to taki sufit, tylko że z boku. Ciało jest odrysowane kredą, więc podejrzane są małe dzieci z zerówki. Straszny typ, nie? Albo tak samo lubię oglądać program naszego podróżnika, Wojciecha Cejrowskiego, właśnie, tak? Z grzybicą przez świat, tak? Tylko ja nie kumam jednej rzeczy w tym programie, nie? Że Cejrowski leci do Afryki, nie? Z tym kamerzystą i oni do tych afrykańskich tubylców mówią po polsku, nie? No ja nie wiem, czy w Afryce tak znają polski, wiecie, my kurwa w Bydgoszczy tak średnio, nie? I wiecie, tam z reguły to wygląda tak, że oni mu też odpowiadają po afrykańsku i się wszyscy jakoś dogadują. Ja nie wiem, jak to jest, nie? Że tam, wiecie, jest jakiś czarnoskóry tubylec, grzebie sobie tam w kiju, tam ma robotę, wiecie, tam jakieś tam umowa, zlecenie, nie wiem. I sobie tam nakurwia, na akord robi sobie, nie? I Cejrowski do tej lepianki tą bosą stopą tam wbija. Co to jest? Co to jest, proszę państwa? To jest, proszę państwa, kijek. Po co ci ten kijek, tubylcze? I on tam... Ale bale tale titi tapa titi. Ale bale ika hosa. Cejrowski. Tak, proszę państwa, to jest dzida. To jest, proszę państwa, dzida. Ona służy do polowania. Wiecie, on gada takie banały, nie? Ja słyszałem, że jego kobieta od niego odeszła. Ja się jej trochę nie dziwię chyba, bo ona całe dnie go musiała wysłuchiwać, nie? Wiecie, jak to było w łóżku, nie? Co to jest? Co to jest, proszę państwa? To nie jest amazoński ślimak, proszę państwa. To jest, proszę państwa, łechtaczka. W Afryce się takie wycina, proszę państwa. I tam kamerzysta jeszcze. Ja też bym spierdalał od niego, nie? Tak. Jeszcze kończąc pomału, bo moja ukochana właśnie siedzę przed telewizorem i tak mówię, słuchaj, taka może włączę stand-up. I ona do mnie, a co to jest ten stand-up?
A ja mówię, ty kurwa ignorantko, 4 lata to robię, nie? Się nie zainteresowałaś w ogóle. Jej było tak głupio i zaczęła oglądać tam różnych komików i wróciła później do mnie i ja mówię, i kto jest twoim ulubionym komikiem? I ona mówi, no tak, mam dwóch. Mówi, ten Tadeusz Drozda i ten śmieszny, co prowadzi Familiadę. Ja mówię, naprawdę, Karol Strasburger jest twoim ulubionym komikiem? I ona przynajmniej jest kurwa śmieszna i uciekła, nie? Strasznie mi wrzuciła, mnie to zabolało, że Karol jest śmieszniejszy ode mnie. I wam powiem, że oglądałem Familiadę namiętnie, po prostu w kółko, jak Prison Break'a, 10 odcinków dziennie, wiecie tam. Chciałem rozkminić, co takiego Karol ma w sobie, nie? I wam powiem, że on jest kozakiem, nie? Bo on co prawda wali suchary takie, on musi mieć jaja, żeby takie suchary opowiadać. On ma jaja, kurwa, że po ziemi je targa, nie? Po prostu. I on jest trochę niemiły, bo już jest, wiadomo, starym Polakiem i... Ale on ma wyjebane, tak, on, ja mu zazdroszczę tego, że on ma wyjebane w tą publikę, w tych uczestników. On jest najważniejszy w tym programie, nie? Z tą klatą na wierzchu. Już żart, który opowiada na początku, to jest hardcore, nie? Wiecie, zaczyna się Familiada, ciągną tę rzepę, chuj wie o co chodzi, w ogóle pieniądze z rzepy wypadają. Naprawdę, mój dziadek hodował rzepę i nie miał hajsu, on pierwszy w MOPS-ie w kolejce stał, nie? I leci ta Familiada i Karol wychodzi z żartem i on tam mówi, tutaj witam w kolejnym odcinku Familiady. Na początek będzie żart. Jest taka fabryka pasów, pasy robią różne, samochodowe, samolotowe, ale też takie do spodni. I jedne pasy się zepsuły. I przyszedł taki kierownik, Mirek, fajny taki, chyba był na wczasach, bo na zegarku miał bladę i te zepsute pasy bierze na bok. I on tak zabiera te takie niedobre pasy i w międzyczasie te sprawne, użyteczne pasy tak kiwają do tych złych. Baj pasy. Przejdźmy do pytań. Wiecie, on ma wyjebane, nie? Ja mu tego zazdroszczę. I tak samo on ma wyjebane w tych uczestników. Tam rozmowa jest krótka zawsze, nie? On tam podchodzi i mówi, tutaj jest ze mną Mirek. Mirko, czym ty się... zajmujesz? I Mirek tam mówi, ja ogólnie jestem mechanikiem samochodowym, taka sobie robota, ale z ciekawostek ostatnio naprawiałem syrenkę. I Karol dowcipniś, ale taką pół kobietę, pół rybę? On, nie, auto produkowane w Warszawie w 54. Zwierzę bez uszu. Foka. Foka. I Karol nie ogarnia tam. Sprawdźmy fokę. Ting! Tak, 5 ankietowanych odpowiedziało foka, bo foka w sumie ma uszy, ale takie schowane. Dlatego jak tak klaszcze, to nie słyszy. I Karol idzie dalej tam. No, i tam mówi tam, tutaj z nami Franciszek. Taki można by rzec Franco, taki choć na chlanko, taki fajny, ma brodę, mógłby się ogolić. Jeszcze tylko przypomnę telewidzom, w telewizji widać człowieka, a w radiu już nie. Franco, czym ty się zajmujesz? I Franek tam mówi tam, ja jestem misjonarzem, jeżdżę do Afryki, pomagam tym małym biednym dzieciom w Afryce, a tam często brakuje pożywienia i wody i te dzieci umierają na moich oczach. Zwierzę na P. Pingwin. Karol wyjebane tam, sprawdźmy pingwina. Bum, pingwina nie ma. I Karol na koniec podchodzi do kobiety i tak... Karol, nie wiem, czy zauważyliście, bardzo żywo reaguje na kobiety, tak?
Tutaj z nami Elżunia, taka fajna Elka Mirabelka, przyszła w garconce. Ja tylko przypomnę, garconki już nie są modne. Taka fajna, rajstopki, wszystko ma. Elka, czym ty się parasz? I Elka opowiada taką smutną, ckliwą historię. Mówi tak, ja ogólnie jestem dyrektorką w Centrum Onkologii. To jest ciężka praca, odpowiedzialna. Walczymy z tą nieuleczalną chorobą. Ale najgorsze jest to, że ta choroba dopadła też mnie. Najpopularniejszy skorupiak polskich rzek. Rak. I Karol nie ogarnia, tam sprawdźmy raka. Czy to będzie rak? Jeszcze taka anegdotka. Ja mam wnuczkę młodszą, prawda? Dziwne, jakby była starsza. Ona właśnie lubi tak, jak dziadziu jej da, tam Iryska albo Zozola sobie tak ciumka, ale ostatnio woli raczka. Czy to będzie rak? Ela by chciała raka. Zobaczymy, czy na niego zasłużyła. Ting! Tak, rak to najwyżej punktowana odpowiedź. Elżuniu, kochana, można powiedzieć, że dla ciebie rak oznacza finał. Dzięki, Lublin, to tyle ode mnie. Trzymajcie się. Dwudziestoośmioletni Błażej postanowił odwiedzić nowo poznaną ekipę filmową. Dobra, pompeczka jest. Na miejscu okazało się, że jeden z operatorów jest Niemcem. Błażej mimo tego postanowił dogadać się z 40-letnim Jurgenem. Ich bin Błażej, ich funktioniert, ich habe meine Opa. Mimo barier językowej, ekipa pojechała w trasę nagraniową. Problemem było to, że Błażej totalnie nie wiedział, o czym do niego mówi Jurgen. Ja totalnie nie wiedziałem, o czym do mnie mówi Jurgen. W ogóle go nie kumam, naprawdę. Ciągłym problemem była komunikacja z Jurgenem. Das hat aber jetzt überhaupt nichts zu sagen, verstehst du? Weil wir uns nämlich über das Geld unterhalten die ganze Zeit und nicht über da, wo du einen Ausflug gemacht hast, wo du einen Ausflug nicht gemacht hast. Mein Großvater war auch überall. No nie, 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 ty już przeginasz. Spokojnie, spokojnie jestem. Wyczaj, jest komedia. To jest luźna atmosfera, fajny, wiesz, fajny klimat, żeby był. Tak. Nawet 28-letni Mateusz w ogóle nie rozumiał Jurgena. W ogóle nie rozumiałem Jurgena, mimo że mam 28 lat. Po jakimś czasie nawet Jurgen zrozumiał, że nikt go nie rozumie, więc postanowił zrozumieć tych, co go nie rozumieją. Für mich war das eigentlich eine wunderbare Zusammenarbeit. Ich habe die Jungs von Anfang an verstanden. Und wir haben uns so generell auch überhaupt alle zusammen wunderbar verstanden. Also das war die beste Zusammenarbeit, die ich je hatte. Also die Völkerverständigung hier ist wunderbar. Ich liebe Kartoffeln essen. I tak to trwało aż do momentu, w którym Błażej zaproponował bimber. I nalałem mu dobrego bimberku. I od razu się z nim dogadałem. Diesen Schauspieler, den du da immer nachmachst, diese Stimme, Boguslav, Boguslav, Linda, 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 ja, ja, Linda. Ja, oh, oh, Wipper, Wipper, ja, ja, der ist gut, der ist gut. Wipper dalej, Jürgen, tak.
Schnell.